podczas uwielbienia widziałem obraz Maksymiliana Kolbe, który oddał życie za człowieka. Potem pojawił się przed moimi oczami obraz z filmu Siedmiu Wspaniałych, gdzie kilku śmiałków oddało swoje życie za wioskę ludzi. A potem pojawił się obraz szkolnej klasy, pełnej uczniów, gdzie klasa coś przeskrobała bardzo mocno i rozgniewany nauczyciel szukał winnego i pytał się, kto to zrobił, a ten, kto to zrobił, musi zostać ukarany. I na ten trzeci obraz przyszło do mnie słowo, które każdy pewnie zna od dzieciństwa. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden Jezus Chrystus oddał swoje życie i poniósł karę, wziął winę za wszystkich, aby wszyscy mogli oddać Jemu swoje życie i mieć życie wieczne przez Niego. Druga rzecz to jest coś, co przyszło do mnie już jakiś czas temu, ale cały czas dojrzewało. To był obraz pustyni, bezkresna pustynia, a na środku pustyni bajorko czystej wody. Wokół tego bajorka byli ludzie, niektórzy kucali przy nim, niektórzy zanurzali dłonie i pili wodę, niektórzy zanurzali obie dłonie i pili wodę, niektórzy pochylali się i zanurzali całą twarz i pili wodę, a byli też tacy, którzy wchodzili cali do tej wody i się w niej pluskali i byli radośni. A to nie była do końca oaza, ponieważ nie było wokół tego miejsca żadnej roślinności, byli tylko ludzie. I w pewnej odległości od tego miejsca byli ludzie, którzy przechodzili mimo tego miejsca. Byli też tacy, którzy upadli i leżeli, nie mieli sił, żeby dalej podejść. I to byli ci ludzie, którzy leżeli, to byli tacy, którzy albo nie dotrwali do tego miejsca, nie doszli, albo tacy, którzy przeszli mimo, myśląc, że mają wystarczająco dużo wszystkiego i wystarczy im to na resztę drogi. A byli też tacy, którzy przechodzili tamtędy i nie wiedzieli, że to miejsce jest, bo tam nie było żadnej roślinności, tylko ludzie. I też to byli ludzie, którym inni ludzie, którzy byli przy tym bajorku, nie przynieśli tej wody, żeby oni mogli się napić. I to jest słowo do nas wszystkich, żebyśmy głosili Jezusa każdemu, kogo spotykamy, żeby żadna osoba w naszym życiu nie była taką osobą, która albo nie dotrwała do tego miejsca, albo której nie została przyniesiona woda, albo która przeszła mimo i umarła z pragnienia dalej. Do tego obrazu przyszedł do mnie jeszcze jeden dzisiaj podczas uwielbienia. To było źródło kryształowo czystej wody. I znowu w tej wodzie byli ludzie, którzy się kąpali, korzystali z niej, ale też byli wokół niej zgromadzeni ludzie, którzy nie wchodzili do niej, bo myśleli, że są zbyt brudni, żeby się w niej zanurzyć. Jeśli się zanurzą, to zabrudzą tą wodę. I to jest słowo do każdego człowieka, który uważa, że jest zbyt grzeszny do tego, żeby przyjść do Boga. A Bóg mówi do ciebie, nigdy nie będziesz zbyt grzeszny, nigdy nie będziesz zbyt brudny, żeby się obmyć w tej wodzie. A ta woda zawsze będzie kryształowo czysta. Amen. Amen. Kto świadectwo chce powiedzieć?